Witam serdecznie na kanale Moje EDC. Dzisiaj zapraszam Was do recenzji tego oto ciekawego foldera od firmy CJRB, a konkretnie jest to model Pyrite wersji Large, czyli CJRB Large Pyrite. Na początek chciałbym podziękować tutaj jednemu z moich widzów, czyli Tomaszowi, który jakiś czas temu zdecydował się między innymi ten folder podesłać do mnie do testów, dzięki czemu mógłbym go dla Was sprawdzić, przetestować, no i teraz podzielić się moją opinią na jego temat, zrecenzować go dla Was. Tak więc dziękuję bardzo Tomaku za podesłanie tego foldera. No a teraz przejdźmy standardowo już do porównania wielkościowego. Spyderco Delica 4. Myślę, że tu też sama nazwa, czyli Pyrite Large, sugeruje, że nie jest to mały nóż. Victorinox 91 mm model Tinker. Sanremo 710. I na koniec folder, który najbardziej będzie dorównywał wielkościowo temu Pyrite'owi, czyli Ontario Rad 1. Jak widać, Ontario i CJRB Large Pyrite są bardzo zbliżone wielkościowo. Myślę, że tutaj tak patrząc, myślę, że śmiało można stwierdzić, że jeśli chodzi o długość, to jest to praktycznie to samo. Tyle jeśli chodzi o porównanie wielkościowe, teraz pora na plusy i minusy. No i oczywiście zacznę jak zawsze od plusów. No i pierwszy z nich to jest no, duża zaleta tego noża, czyli właściwości tnące. Co tutaj składa się na te bardzo dobre właściwości tnące, a dzięki temu też i przyjemną, wygodną pracę tym folderem. Przede wszystkim głownia, grzbiet, bardzo cienki szlif. Również bardzo cieniutko jest tutaj wyprowadzony, szlif pełny, płaski, no prawie, że pełny, ale powiedzmy, że tutaj już można by go, myślę, że śmiało nazwać, określić prawie, że pełnym, płaskim. Bardzo dobrze tutaj to tnie stal, jeśli chodzi o nią, to mamy tutaj, zresztą ładnie oznaczony też na główni, AR RPM 9, czyli jest to stal proszkowa, budżetowa stal proszkowa, wprowadzona, chyba się dobrze kojarzę, przez firmę CJRB i w sumie chyba tylko przez nich używana, bo jakoś nie kojarzę, żeby poza CJRB czy też Artisan Cutlery, czyli gdyby taką spółkę, matkę dla CJRB, żeby inni producenci tej stali używali. Jest to ich własny produkt. Jeśli chodzi o właściwości tnące, są one w porządku. Głównie mam tu na myśli trzymanie ostrości, bo to jest dosyć istotne, przynajmniej dla mnie. Więc tutaj jest w porządku, nie ma może jakiegoś wielkiego szału, no ale pamiętajmy, że to jest to nóż budżetowy, który kosztuje około 250-350 zł, w zależności od sklepu. Więc pierwszy plus, właściwości tnące, jak najbardziej duża zaleta tego foldera. Kolejny to mechanika. Mechanika oparta na łożyskach. Mamy tutaj do otwierania obustronny kołek, więc można i robić tak zwanego spidey flicka, czy też middle finger flicka. Można oczywiście kciukiem. No i mamy tutaj blokadę button lock, czyli również przy użyciu samej blokady możemy folder otworzyć, złożyć. I tutaj jeśli chodzi o tą pracę, no to głównia tak długa, przez to też odpowiednio ważąca, no robi robotę, wystarczy zwolnić blokadę i ten nóż sam nam się zamyka, od razu głównia opada i można śmiało zaryzykować to stwierdzenie, że istna gilotyna. Więc jeśli chodzi o mechanikę, jak najbardziej na plus. Kolejny plus to jest to, co dla mnie w każdym folderze, jeśli występuje, jest plusem, czyli klips Deepcare. Tutaj mamy na szczęście śruby na płasko, klips co prawda nie jest wprowadzony w okładkę, ale przynajmniej siłby płaskie, więc tutaj jeśli chodzi o przenoszenie, wkładanie, wyciąganie z kieszeni, nie miałem z tym żadnego problemu, a klips jest taki typowy deep carry, po prostu cały nóż nam w kieszeni znika. Kolejny plus, i to też jest poniekąd związane z tym klipsem, czyli to, iż mimo sporego rozmiaru tego foldera, zwłaszcza jeśli chodzi o długość, tutaj naprawdę jest on spory, porównywalny, jak wcześniej Wam pokazywałem, jeszcze raz wezmę porównywalny z Ratem 1. Mimo tego nosiło się go bardzo wygodnie, z tego też względu, że nie jest on zbyt gruby. Więc tutaj, o ile mamy wystarczająco głęboką kieszeń w spodniach, to samo już przenoszenie i ten folder się po prostu się w tej kieszeni mieści,
To samo już przenoszenie tutaj żadnego problemu nie nastręcza. Jest on naprawdę wygodny, jeśli o to chodzi. Jest po prostu, gdyby nie długość, to można by zaryzykować stwierdzenie, że jest prawie, że niewyczuwalny, ale jak na swoje gabaryty, to naprawdę przenosi się go bardzo wygodnie i faktycznie, biorąc pod uwagę wielkość, to i przenoszenie go naprawdę jest on praktycznie niewyczuwalny. Tak jak powiedziałem, zwiąwszy pod uwagę oczywiście wielkość. Kolejny plus to jest dobra ergonomia. Zarówno przy wykorzystaniu chwytu tej całości na rękojeści, jeszcze mamy spory zapas, dłoń dobrze się układa, przynajmniej moja tutaj dobrze się układa i wygodnie się ten folder pewnie trzyma. Również z wykorzystaniem tego dużego finger choila też tutaj mamy pełniejszą, lepszą kontrolę nad głownią przy różnych bardziej precyzyjnych pracach, jeśli potrzebujemy, to wówczas też można tutaj ten finger choil śmiało wykorzystać i również wówczas ten chwyt jest pewny, nie ma tutaj żadnego problemu, żadnej obawy, też nie czułem, że ten nóż zaraz mi się jakoś wyślizgnie, mimo tego, że jest, tak jak wcześniej wspomniałem, dosyć cienki, to chwyt pewny, ergonomia, dobrze to wszystko tutaj zostało zaprojektowane, więc za to jak najbardziej plus. Kolejny plus to jest jakość wykonania. No, co tu mogę się dużo rozgadywać na ten temat? Po prostu wszystko jest wykonane prawidłowo, dobrze, spasowanie, jak najbardziej centrowanie, jak najbardziej zaoblone krawędzie, mimo tego, że tutaj one wystają, te stalowe linersy wystają z okładek, co już w sumie nie jest często spotykanym zabiegiem, ale są tutaj wszystkie te krawędzie wygładzone, nic tutaj nie sprawia żadnego dyskomfortu, nie rani palca, nic tutaj nie czujemy, to wszystko jest przyjemne, dobrze spasowane, dobrze zmontowane, więc tutaj jeśli chodzi o jakość, to jak najbardziej plus. Kolejny, ostatni już plus to jest waga, czyli też taki istotny element w kwestii tego przenoszenia, o którym wspominałem wcześniej, i żeby Wam to tutaj uzmysłowić, jak to wygląda. 108,5 grama przy tej wielkości folderze, jeszcze wezmę dla porównania rata, 142, więc no, różnica jest spora i to się czuje, to się po prostu czuje, mamy podobnej wielkości foldery, a ten jest zdecydowanie lżejszy, dzięki temu też tak wygodnie się go przenosi, ale jeśli chodzi o tą wagę, no to spójrzcie proszę, jak to jest tutaj wszystko powycinane, te stalowe linersy, to można powiedzieć, że tutaj więcej tych linersów nie ma niż jest. Jest naprawdę sporo tutaj zrobione pod względem właśnie redukcji wagi tego foldera i ten rezultat po prostu widać i na wadze, czuć w ręce, czuć w kieszeni, a właściwie można by bardziej powiedzieć nie czuć go w kieszeni. A jeśli chodzi o jakieś tutaj zastrzeżenia ewentualnie, że coś się zgina, owszem, trochę można ten folder zgiąć, ale moim zdaniem nie jest to dramat i zważywszy na to, jak mocno mamy zredukowaną wagę, to ja uważam, że tutaj nie należałoby się tego czepiać. Tyle jeśli chodzi o plusy, teraz pora na minusy. I tutaj powiem szczerze, udało mi się znaleźć jeden minus. No powiedzmy, jeśli uznamy, że to, że klips nie jest wprowadzony w rękojeść, to już poniekąd jest standardem w obecnych nożach, to mógłby te minusy być dwa, ale moim zdaniem to już było trochę czepialstwo, więc tego akurat tutaj sobie nie wynotowałem. Minus mam jeden, a dotyczy on jimpingu na głowni, który jak dla mnie pełni funkcję tylko stylistyczną, ozdobną, ponieważ w żaden sposób palec nie jest tutaj w stanie się na tym zablokować, żadnej trakcji tutaj nie ma, więc ten jimping, no jimping ma służyć temu, żeby po prostu podtrzymywać chwyt, blokować tutaj palec, żeby nam się on nie ześlizgiwał, ten czegoś takiego nie robi, więc za to jak najbardziej minus. Tyle jeśli chodzi o plusy i minusy. W kwestii samego podsumowania powiem szczerze, że miałem pewien problem z tym folderem i tutaj będzie to jak najbardziej mocno indywidualne podsumowanie, mocno takie subiektywne, ponieważ jak dla mnie jest to folder poprawny, dobrze wykonany, bardzo porządnie tutaj zmontowany, jeśli chodzi o wszystkie aspekty ważne dla foldera, czyli mechanika plus, właściwości tnące plus, jakość wykonania plus, wygoda przenoszenia plus. No, zresztą sami widzicie tych plusów, które Wam przed chwilą wymieniłem, jest tutaj kilka, znalazłem tak naprawdę jeden minus,
No, jeden, gdybym chciał się czepiać, to może byłyby dwa te minusy. I jak dla mnie jest to nóż poprawny, dobrze wykonany i jednocześnie bardzo generyczny oraz nudny do bólu. Powiem szczerze, jeszcze żaden folder nie wywoływał we mnie takiego uczucia, takiego poczucia, że no, kiedy miałem go w okresie testów i wyciągałem go ze swojej szuflady, żeby powiedzmy rano włożyć go sobie do kieszeni i zabrać ze sobą, to musiałem się trochę do tego zmuszać, nawet mimo tego wiedząc, jak ten nóż jest dobry, jak się nim dobrze pracuje, jak dobrze się nim klika, jak dobrze jest to wszystko zrobione, zmontowane, to mimo wszystko ten nóż, ten folder nie wywołał we mnie żadnych emocji. Ani pozytywnych, ani negatywnych. I powiem szczerze, było to dla mnie całkiem nowe doświadczenie w kwestii właśnie noży, w kwestii folderów. Nigdy z czymś takim się nie spotkałem. Dlatego też stwierdziłem, że muszę się z wami z tym podzielić i zaznaczyłem, że jest to mocno subiektywne to zdanie, ta opinia. I powiem szczerze, no wszystko fajnie, wszystko dobrze, ale zero, zero emocji, zero jakiejkolwiek entuzjazmu skorzystania z tego noża. Poza tym oczywiście, że dalej uważam, że jest to dobry nóż, solidny, świetna opcja, w dobrych pieniądzach, ale mimo wszystko nie wywołujący żadnych emocji. Po prostu, no dla mnie jest on taki, jak już wcześniej wspomniałem, generyczny, taki, nie wiem, czy to będzie pasowało do foldera, bezosobowy. No niestety. Co oczywiście, kończąc już tą recenzję, nie zmienia faktu, że jest to świetna propozycja, świetny nóż. Tylko dla mnie po prostu jest on jak wiele innych. I może to jest jego największa wada, największy minus. Poza tym jest to świetny folder, świetna propozycja, bez większych zastrzeżeń. Myślę, że tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Przypomnę raz jeszcze CJRB Large Pyrite. Jak zawsze dziękuję za uwagę. Zapraszam do komentowania, do subskrypcji mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i oczywiście do usłyszenia.